Już nie wiadomo, kto tu kogo zabija. Jesteśmy w Moskwie na festiwalu Wisła. Jaki jest powód pana wizyty? Bo wiem, że jest to nie jeden powód, a powodów kilka. No tak, jestem tu, bo zostałem tu zaproszony, nie sam, w towarzystwie pięciu moich filmów, czy nawet sześciu, bo Ułaskawienie, które otwierało ten festiwal, to szósty film w tej zestawie. Jestem tu, bo chciałem się rozejrzeć po Moskwie, bywałem tu przed laty, zapamiętałem ją jako miasto przyjazne i takie dynamicznie rozwijające się. Chciałem zobaczyć, jakie są skutki tego rozwoju. Czy to idzie w tym kierunku, jak u nas w Europie, jak to w Warszawie, czy w Wrocławiu, czy w Łodzi, czy w innym. Niestety idzie w tym samym. Przybywa wieżowców, przybywa ludzi, którzy nieustannie wpatrują się w ekrany komórek. No, ten rozwój wszędzie jest taki sam, że niby nam do siebie bliżej, a paradoksalnie coraz dalej. Więc to jest odkrycie, które mnie nie ucieszyło jakoś szczególnie. Ale dokonałem też innych odkryć, mianowicie, że to, co jest niezmienne tutaj, to powaga i szacunek, z jaką traktuje się filmowców, artystów. Mówię o takich ludziach, którzy przychodzą do kina, bo lubią, nie dlatego, że ich się deleguje, którzy siadają, bo lubią, którzy oglądają, bo lubią, którzy przeżywają, bo emocje ekranowe trafiają jakoś do ich serc i którzy chętnie dzielą się tym, co poczuli. Rosjanie w tej sprawie są inni od nas, szczególni. Dość powiedzieć, że przed chwilą zjadłem dwie bułeczki słodkie, którymi obdarował mnie jeden z widzów. Takie w torebce foliowej, ale zrobione w domu i zrobione z myślą o tym, żeby mnie obdarować. Dostałem też zawiniętego w papier gipsowego Puszkina. Pan spytał, czy wiem, kto to był Puszkin. Zamiast odpowiedzieć, zacytowałem kawałek trzeciej części Eugeniusza Onegina. Mogę dwa zdania powiedzieć, żeby się pochwalić. Nie spice nic, nie zjeść tak duszno, od kroja knuda, sielczka mnie. Szto te, nie szto z tobą, nie skuczne, pogawiliłem o starinie i tak dalsze. No więc dostałem ponad ten przydział, który pan pewnie dla mnie przewidział, jeszcze czekoladę. To z pewnością za Onegina. No mówiąc tak bardziej serio, chciałem pokazać Rosjanom mój ostatni film, bo to jest film o tej części historii, która była nam wspólna, ale która dla każdego z narodów oznaczała coś zupełnie innego. To jest film, który się dzieje w 1946. I to jest refleks od tej historii. My w czasie, kiedy ten film się dzieje, mamy komunizm, który nam przynieśli Rosjanie. Mamy Rosjan w Polsce też. I ciekaw jestem, jeszcze nie mam odpowiedzi na to pytanie, jak ten refleks od polskiej historii zostanie odebrany. Bo spodziewam się, że na poziomie ludzkim, no wspólnym nam, ponieważ mamy podobną wrażliwość, Słowianie, ten film zostanie dobrze przyjęty, będzie wzruszał tam, gdzie mam nadzieję powinien wzruszać, będzie bawił, choć o to trudniej z moim filmem ostatnim, tam gdzie powinien bawić. No właśnie, ale jaki będzie refleks od tego obszaru, który opowiadał historii? Tego jestem ciekaw i czekam na spotkanie. Ale pierwsze emocje już mieliśmy po otwarciu, bo film już był wtedy prezentowany. Miał pan też spotkanie ze studentami moskiewskimi. Jakie były tutaj pierwsze wrażenia na odbiór? Ze studentami był taki kłopot, że oni nie widzieli mojego filmu. Ja otóż byłem w jakimś sensie zakładnikiem dla takiego wyboru etiud z naszej szkoły łódzkiej. Festiwal pokazywał te etiudy. A ja miałem odpowiedzieć na pytania studentów dotyczące tych etiud. Wyszła z tego taka otwarta lekcja o narzędziach sprawowania, czy o narzędziach sprawiających
jakiś rodzaj kontroli nad postacią na planie. Wyszła taka lekcja o pracy z aktorem. Udało się być z nim blisko, mimo że ta sala wykładowa to taka wielka, olbrzymia sala, takie audytorium klasyczne. Udało się być blisko, skupiliśmy się w takim kółku, ja rysowałem coś drżącą dłonią na papierze i mówiłem. Oni kiwali głowami, a jak mieli wątpliwości, to pytali. Fajnie, było fajnie.